Szanowni Państwo, dzisiaj usłyszeliśmy dobrą wiadomość dla mieszkańców Warszawy, mieszkańców podwarszawskich gmin o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wycofuje projekt Wielkiej Warszawy, ustawy, którą firmował pan poseł Sasin, która demolowała ustrój nie tylko Warszawy, ale i sąsiednich gmin, że wycofują tę złą ustawę z Sejmu. Oczywiście, jak do tej pory można było wielokrotnie stwierdzić, PiS nie robi niczego bez przyczyny. Kiedy nie jest przyciśnięty, kiedy nie ma tej presji, to te swoje projekty, które demolują różne dziedziny życia, wprowadza bez ograniczeń. Dzisiaj udało się odnieść pierwszy sukces i chcielibyśmy przy tej okazji pogratulować i samorządowcom Warszawy, którzy rozpoczęli całą batalię, cały bój, czyli radnym miasta stołecznego Warszawy, radnym Platformy, którzy przyjęli uchwałę o referendum warszawskim w sprawie nowego ustroju, ale także radnym samorządowcom gmin podwarszawskich, którzy takie uchwały o przeprowadzeniu referendów przyjęli. Jest z nami pan prezydent Legionowa, gdzie to referendum już doszło do skutku i zostało zrealizowane. Tym wszystkim samorządowcom i mieszkańcom ich gmin składamy dzisiaj gratulacje, bo wygraliśmy pierwszą bitwę. Oczywiście to jest tylko pierwsza bitwa i nie możemy stracić czujności, bo Prawo i Sprawiedliwość nie wycofuje się z pomysłu, wycofuje się z tej ustawy, ale nie wycofuje się z pomysłu. Boi się presji, boi się nacisku, boi się marszu, który za tydzień, 6 maja w Warszawie będzie przechodził ulicami Warszawy, marszu, gdzie samorządowcy, gdzie środowiska prawnicze, gdzie nauczyciele, gdzie ludzie, którzy kochają wolność, spotkają się na ulicach Warszawy, będą protestować przeciwko właśnie takim rozwiązaniom narzucanym przez siłę, przez Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy razem spotkajmy się 6 maja po to, żeby ta presja trwała, żeby pomysły nie wracały jak bumerang do Sejmu, żeby PiS nie chciał znowu przez kolejne miesiące zatruwać umysłów ludzi mieszkających w Warszawie czy wokół Warszawy pomysłami, które nie mają nic wspólnego z samorządnością i z podmiotowością tych gmin, ale mają tylko jeden cel, żeby doprowadzić do władzy prezydenta wskazanego przez Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj to jest dobry dzień, ale nie łudźmy się, to nie jest wygrana wojna. To jest tylko pierwsza bitwa, którą wygrały samorządy i ludzie mieszkańcy tych gmin. Nie możemy stracić czujności. Będziemy dalej pilnować tego porządku, który udało nam się obronić, ale nie wierzymy i nie wierzyliśmy i nie będziemy wierzyć PiS-owi, bo w Senacie trwają prace, trwają analizy. Mają już przecież marszałek Karczewski analizy dotyczące podziału Mazowsza, nowego wydzielenia Warszawy i okolic, więc to nie jest pomysł, który został odłożony na półkę. On cały czas w głowach PiS-u jest. Musimy wszyscy razem, tak jak do tej pory, stanąć ramię w ramię ponad podziałami i zablokować te złe rozwiązania. Jest z nami pan wiceprezydent Warszawy, pan Olszewski, który jako przedstawiciel tej pierwszej gminy, która podjęła tę heroiczną próbę obrony się przed państwem PiS, skutecznie obroniła, ale jeszcze to referendum w Warszawie nie zostało przeprowadzone. Mam nadzieję, że przeprowadzimy go za kilka tygodni. Panie prezydencie, oddaję głos. Panie przewodniczący, ja przede wszystkim chciałem bardzo podziękować klubowi parlamentarnemu Platformy Obywatelskiej, bo prawda jest taka, że ten bój był wygrany nie tylko przez samorządy, ten pierwszy, ale też przy bardzo silnym wsparciu ze strony posłów Platformy Obywatelskiej i między innymi również Partii Nowoczesna. Gdyby nie obecność pana posła Grabca, nie obecność pana posła Kierwińskiego na wielu spotkaniach, nie mielibyśmy też prawdopodobnie tej merytorycznej dyskusji, której nam zupełnie brakowało w przypadku dyskusji na temat tego projektu. Ja przypomnę, szanowni państwo, 3 miesiące temu pojawił się projekt, który pojawił się w zupełnie niejasnych dla nas okolicznościach. Z mediów dowiedzieliśmy się, że trafił podobno przypadkiem, co dla nas jest jeszcze tym bardziej zatrważające, bo dyskusja o metropolii, którą prowadzimy wspólnie z moimi kolegami samorządowcami, trwa w metropolii warszawskiej od 2012 roku i prowadzimy różne rozmowy, różnego rodzaju modele czy symulacje na temat tego, jak rozwijać metropolię. I przyznam się szczerze, że wrzucenie w ogóle bez dyskusji z samorządami, mieszkańcami takiego projektu nas kompletnie zaskoczyło. Ale tak naprawdę dowodem na to, że to nie jest tylko i wyłącznie emocjonalny odruch, o co jesteśmy bardzo często oskarżani, jest chociażby fakt,
że już 19 gmin zdecydowało się na referenda. Jedna gmina, tak jak Państwo wiecie, przeprowadziła to referendum. Ja zaraz oddam głos panu prezydentowi Smogorzewskiemu. Natomiast pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że 19 gmin podjęło tego typu inicjatywy, to 30 samorządów wokół warszawskich podjęło jasne stanowiska, które żądały wycofania tego projektu ze ścieżki legislacyjnej. Zajęło to 3 miesiące i należy ubolewać, że aż tyle. Niemniej jednak cieszy nas to, że znikło bezpośrednie zagrożenie wprowadzenia tego projektu podczas któregoś z nocnych posiedzeń Sejmu, bo tego się najbardziej obawialiśmy. Tak naprawdę nie uzyskaliśmy odpowiedzi na żadne merytoryczne pytanie, na które zadaliśmy, łącznie z naszymi prośbami czy pytaniami składanymi w trakcie konsultacji. I najbardziej zatrważające dla nas było to, że dyskusję o metropolii traktowano jak kolorowanie mapki wokół Warszawy, która gmina znika lub pojawia się wokół metropolii bez wyjaśnienia jasnych powodów, dla których akurat takie granice metropolii zostały zarysowane. Wiele samorządów odpowiedziało referendami z jednej prostej przyczyny. Mieliśmy dość prowadzenia konsultacji i dialogu w taki sposób i stąd też wiele gmin, takich chociażby jak Legionowo, Wieliszew, Nieporęt, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno, to są gminy, które podejmowały decyzje głównie z tego względu, żeby móc z mieszkańcami porozmawiać spokojnie o tym, jakie metropolii potrzebują. Uważamy i stoimy na stanowisku, jak wiele moich kolegów, że referenda są potrzebne i obawiamy się niestety, że dzisiejsze ogłoszenie będzie traktowane jako pretekst do uderzania w wiele samorządów o tym, że referenda są robione niepotrzebnie. Proszę Państwa, te referenda to nie są referenda o zaproponowany projekt ustawy. To jest referendum, w którym mieszkańcy mają się wypowiedzieć, czy chcą mieć mega Warszawy z hegemonią Warszawy, czy też chcą mieć metropolii, która jest układana chociażby w taki sposób, w jaki my dzisiaj układamy ją wspólnie z naszymi kolegami. Najważniejszym hasłem dla nas, które nas spajało od początku, było nic o nas, bez nas i chciałem oddać głos teraz panu prezydentowi Romanowi Smogorzewskiemu, który, tak jak już przedstawiono, był jednym z inicjatorów i skutecznie przeprowadzonego referendum w Legionowie. Szanowni Państwo, ja przyjeżdżam tutaj do Sejmu z krótkim przesłaniem. Przyjeżdżam od dumnych i zjednoczonych, jak nigdy dotąd, mieszkańców Legionowa z przesłaniem do innych wspólnot samorządowych. Nie lękajcie się. Nawet takie średniej wielkości miasto jak Legionowo potrafi zatrzymać złą zmianę. Nie lękajcie się stawiać oporu przeciwko niszczeniu waszego dorobku, waszych małych, lokalnych ojczyzn. Nie lękajcie się, żebyśmy nie skończyli tak, jak skończyły gminy pod Opolem, gdzie polityczną decyzją podzielono te gminy i najbogatsze części przekazano do Opola, a gminy wiejskie zostawiano z ogromnym bagażem wydatków bez żadnych pieniędzy. Chciałem podziękować w tym miejscu mieszkańcom Legionowa i innym społecznościom, że nie uwierzyły w to demagogiczne hasło, którym kieruje się Prawo i Sprawiedliwość. Że naród nas wybrał i mamy prawo robić to, co chcemy. To nieprawda. My jako lokalne społeczności mamy prawo, a oni mają obowiązek nas słuchać. I cieszę się, że wysłuchano tego głosu. I mam nadzieję, że inni moi koledzy samorządowcy dadzą swoim wspólnotom lokalnym możliwość zabrania głosu w tak kluczowej sprawie, jaką niewątpliwie jest stworzenie nowego otworu administracyjnego, jakim miała być metropolia warszawska. Szanowni Państwo, PiS wycofał ustawę, ale nie wycofał się z pomysłu narzucania swojej woli samorządom i narzucania swojej woli mieszkańcom. Przykład tego mieliśmy 2 dni temu, kiedy pan minister Mariusz Błaszczak na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu powiedział, że nie życzy sobie, żeby samorządowcy brali udział w marszu 6 maja, w Marszu Wolności. Powiedział, że jako samorządowcy nie mają prawa brać udziału w manifestacji. To jest oczywiście złamanie konstytucji. Każdy ma konstytucyjne prawo, niezależnie od tego, czy jest urzędnikiem państwowym, samorządowym, czy przedstawicielem jakiegokolwiek innego zawodu, ma prawo wyrażać swoje poglądy. Demonstrują czasem policjanci, jesteśmy tego świadkami. Dlaczego nie mogą protestować samorządowcy? Jeśli jakikolwiek urzędnik państwowy, urzędnik samorządowy będzie dyskryminowany przez przedstawicieli PiS-u za udział w marszu 6 maja, odpowie za to, bo odpowiedzialność musi być rozliczona.
Nie ma prawa nikt zabraniać innym obywatelom, innym Polakom demonstrowania swoich poglądów. I to jest apel do ministra Błaszczaka, żeby przeprosił samorządowców za te słowa, za te niegodne słowa, za ten szantaż samorządowców. I apel do samorządowców, przyjdźcie 6 maja, nie bójcie się, będziemy z wami, a jeśli ktoś wam zrobi krzywdę, będziemy ich rozliczać po wyborach. Szanowni Państwo, nie tylko minister Błaszczak powinien przeprosić mieszkańców Warszawy, mieszkańców Podwarszawia, gminy okołowarszawskie. Także ci posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy skierowali do laski marszałkowskiej ten beznadziejny projekt ustawy. Oczekujemy od nich, że powiedzą teraz warszawiakom, przepraszam. Że powiedzą, że to z ich winy samorządy musiały rozpisywać referenda, że to ze względu na ich postawę samorządowcy musieli wydawać pieniądze. Nie może być tak, że posłowie spoza miejsc, w których żyją, posłowie, którzy nie wiedzą tak naprawdę, gdzie jest Legionowo, gdzie jest Wołomin, gdzie jest Warszawa, chcą decydować za mieszkańców tychże miejscowości. To pokazuje całą ideę Prawa i Sprawiedliwości. Na czym zbudowane jest Prawo i Sprawiedliwość? To jest partia, która chce wszystkim wszystko narzucać. To jest partia, która chce traktować mieszkańców każdej gminy w Polsce jak takie przysłowiowe worki z kartoflami. Dziś mieszkasz w Warszawie, będziesz mieszkał w Legionowie. Dziś mieszkasz w Legionowie, będziesz mieszkał w Wołominie. Tak niestety działa Prawo i Sprawiedliwość. Więc apel do posła Sasina jako lidera tejże grupy i do innych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Skoro się wycofujecie, skoro tego projektu nie będzie w lasce marszałkowskiej, to jeszcze przeproście mieszkańców Warszawy, mieszkańców Legionowa, mieszkańców Wołomina i innych gmin, które chcieliście na siłę przyłączać do Warszawy. Przeproście za to, co chcieliście zrobić.